Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a to i oczywiście Pillars of Eternity. No i cóż, dzisiaj robimy to, co tam trzeba było ostatnio dokończyć, a potem w sumie nie wiem. Znaczy mówiąc, idziemy zmierzyć się z niedźwiedziem. I chyba jeszcze do tego zostało parę kwestii typu bandyci, którzy gdzieś tutaj zostali, jeśli nie mylisz, chodzi o grę. A nie, będę tu chyba ostatnio już pobiegliśmy. Mniejsza, dobra, się sprawdzi. Ale póki co wydrapię się na mur Edar, tak. I mamy to, co chciałem, udało się dostać. Mamy też jakieś takie różne rzeczy typu notatki. Żeby nie było, będzie tutaj bardzo często, jeśli chodzi o postać Fulwano, wspomniane różne rzeczy. I w ogóle jest to postać ciekawa, bo bardzo dużo przedmiotów, które zdobywam na początku gry, po części należy do niego. Ale mniejsza z tym, proszę, mam tutaj takie piękne rękawiczki. Plus 2 do zręczności. No, na razie wezmę je w kieszeń i resztę tutaj. Albo nie, to jest znowu w składziku. Naś dam je. Dobra. I teraz przejdźmy do konkretów. Mam rękawice plus 2 do zręczności. Powiem szczerze, bardzo dobra rzecz. No obecny moment, co prawda, jako że głównie korzystam z moich przemian, prawdopodobnie nie będę ja ich nosił. Dostanie może... Niech będzie Eder. No i dobra. Bo właśnie to jest taka jedna ciekawostka. Bonusy z wszystkich przedmiotów niekoniecznie właśnie działają dobrze dla druida, który chce być zmiennokształtnym w głównym miejscu, znaczy w głównej mierze, więc no. Jak na razie moja zmiennokształtność będzie super, tak później będę musiał przyinwestować w jakieś inne zajęcie niż tylko właśnie przemiana w kota. Jak już będziemy mieli pełno przedmiotów różnej maści. A, no tak, o tym zapomniałem. Nie będę ukrywał, wydawało mi się, że już zajęliśmy tym wszystkim, a jednak proszę, okazuje się, że nie, dobra. Tak czy siak, zajmijmy się teraz tą sprawą i tyle. Kiedy się zbliżasz, młody kasnolud gotujący potrawkę podnosisz przed strachem wzrok. Ogłusza chochle, rozpryskując okosos. Co jest? Rozbrojnik odwraca się. Brać go, psia mać, i dopilnujcie, żeby nasz nowy kucharz nie zwiał. Pomocy, pomóż. Znaczy, pomocy, proszę, pomóż mi. Nie, dobra. Jeden... Dobra. Tenfrit kuli się, kiedy jeden z rozbrojników wymierza kopniaka. No i mamy piękną bitwę. Dobra. Jako, że prędzej później tak będę pewnie odpoczywał jakieś 20 razy, to rzućmy sobie takiego czara, żeby wyjmować łucznika. Jest trochę ryzykowne, ale niech tak będzie. Dobra, ty kolego, zajmij się tym. Jesteśmy w bitwie, więc szybko wściekłość. A nie, dobra, rzuciłem już przemianę w kota, więc wściekłości nie zarzucę. Dobra, tak czy jak nie będzie ona jakoś szczególnie... Czy ja właśnie widzę to, co mi się wydaje, że widzę? Mój czarodziej nie ma przypisanego żadnego zachowania, przez co marnował dużo czasu. Ale dobra, lada moment powinno być dobrze, okej. W takim wypadku, drogi Sterkaj, pomóż tam. A ty już starczy i tak wykorzystałeś wszystko? Chociaż? Nie, dobra. Jeszcze nie, ale spróbuj już dokończyć robotę swoim strzałem zwykłym. Oczywiście bezskutecznie. Dobra, biegnij. I przy okazji przypominam po raz kolejny, że to wszystko było na spowolnieniu. Normalny temp idzie znacznie lepiej, ale okej. No, po problemie. Pokonani bandyci, pokonani przeciwnicy. Wszystko super. Dobra. Teraz jeszcze chyba tylko zostało pogadać z gościem. Zbierać ewentualne składniki. No oczywiście, jak to bywa w RPGach, nie ma żadnych problemów z okradaniem lokalnych sprzedawców i wszystkiego. Tak długo jak to należało do bandytów wcześniej, to z tego, że ktoś może tego potrzebować. Dobra. To mniejsza z tym. Swędzą ten pierścień pewnie też. Takie pierścień nadzoru. A dobra, powiem wam tyle. To jednak mogę zostawić. To jest płaszczyk. Prędzej dla niego. Niech on się cieszy tym wszystkim. Ja biorę jego płaszczyk i tak. Po walce zdobyliśmy przy okazji też jeszcze jedną rzecz. Jest to laska. Broń, która bezpośrednio konkuruje z berłem i innymi rzeczami. Jest wolniejsza, ale zobaczcie na obrażenia. Niewiele większe, ale jednak większe, dlatego też. Póki co.
Alot, ciesz się swoją nową bronią, laską, będziesz nim to robił pił. No, a teraz pogadajmy sobie właśnie z naszym kucharzem. Na płomień! Dziękuję ci! Dziękuję! Myślałem, że będę musiał tu gotować dla tych łajdaków do końca życia. Ludobki się mną nie znudzili. Aha, dobra. Paska ci przysyła? Musi się strasznie martwić. Trzeba mi natychmiast wracać. Słuchaj, kiedy odwiedzisz Złoconą Dolinę, wstąp do gospody pod Czarnym Ogarem. Opowiem Pasce, co dla mnie zrobiłeś. Na pewno się odwdzięczy. Tak? O, na powrót znajdź się przy moim kociołku. No, Złocona Dolina, duży wzrost reputacji. Raczej mówiąc, ludzie nas lubią za to, że kucharza znaleźliśmy. Ale no, niestety to nie koniec. Jeszcze parę rzeczy nam zostało do zrobienia. A zanim to jeszcze właśnie trzeba pozwiedzać i przy okazji licząc na to, że może coś jeszcze ogarniemy, zrobić coś jeszcze, nie wiem, się zobaczy. I tak jeszcze właśnie, póki sobie przypominam o tym, to wspomnę, jest to już prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków, który nagrywam z moim starą myszką, to dosyć głośno klikającą w ogóle, więc może już niedługo będzie spokój, dobra. Wiem, że marnuję pewnie użycie czarów, które potem będę potrzebował do czegoś innego, ale dobra, ale cóż. Okej, tym razem może sobie odpuszczę. I teraz tak, ty gościu biegnij tam. Ty gwiezdny kluczu. Co byś mógł zrobić coś takiego ciekawego? Smak polowania? Aha. Ciekawe, ale nie. Wywadów? Nie. Nie mogę znaleźć tej jednej zdolności, którą chciałem pokazać. Dobra. Może on był na wyższym poziomie niż mi się wydaje. W takim wypadku... Niech się po prostu bitwa zacznie. Teraz tak. Czarodziej może spokojnie prawdopodobnie tutaj gdzieś rzucić swój czar. I w sumie nie muszę tego robić, ale też zarzucę, zobaczymy jak to wyjdzie. No proszę. Jeden czar wyeliminował wszystkie exauripy. Co prawda wiem, że to wrogowie bardzo podstawowi w ten sposób. Najprościej w świecie zmarnowałem użycie czaru, który mógłby mi się przydać gdzie indziej, ale... Co mi tam szkodzi? Lepiej bym go używał niż... Potem znowu był taki, jak jestem zazwyczaj, że... Mam czary, toczę bitwę. Bitwa idzie bardzo źle, a ja i tak ich nie użyłem, bo sądzę, że mogą się przydać kiedy indziej. I tak potem po 20 restarcie tej bitwy. Może w końcu właśnie rzucę jakiś czar jeden, chociaż z listy mojego kapłana. Tak, żeby nie było grałem wtedy kapłanem, więc rozumiecie. Chociaż jest to postać opierająca się mocno na czarach, podobnie jak mag, tak nie rzucałem żadnych. Dobra, teraz tak. Idziemy i dobra. Zacznij proszę, Edoroc. Przewrócenia. Alot, czy Alot, ty Grimoire? Ty, mój drogi, Sarkeju, Kotołak? Dobra. Odsuń się trochę, proszę, i walczymy. Oczywiście nie będzie to problematyczne, chociaż Eder trochę dostaje. Ale dobra. Jak widzicie, 45% na trafienie jego w tym momencie jako druid. Bardzo dobry wynik. Dlatego też tak bardzo lubię, powiem wam szczerze, percepcję. Każdy punkt celności, co... No jest niezwykle cenne, szczególnie na początku. Później może to są mniejsze. Jeszcze nie mówię tak, nie mówię. Się zobaczy. Ale póki co jesteśmy... Jest tutaj coś do znalezienia przy okazji? Albo nie ma, albo mam za słaby poziom odpowiedniej zdolności, żeby to wykryć. Trudno się mówić. No, ale mamy trupka. I z tego trupka tutaj pojawił się jakiś duch. Jest to zagubiony duch. W zatajonym powietrzu jaskini unosi się postać, której kształty są rozmazane i zniekształcone nachodzącymi na siebie falami blasku. Promieniuje ona energią, która przejmuje twoje ręce i nogi chłodem. Dotknij postaci oczywiście. Wyciągasz rękę ku duchowi, bądź do tyku czujesz się, jakby ktoś cię uderzył. Świat wiruje ci przed oczami i staczasz się bezpośrednio ku oczekującej ciemności. Na skraju twojego pola widzenia rozbryskuje światło. Na plecach czujesz ciepłe słońca.
zaś w ręku ciężar trzymanego łuku. Zdajesz sobie nagle sprawę, że przeszedłeś długą drogę z doliny, polując do jelenia. Teraz stoisz przed jaskinią, której wnętrze niknie w ciemnościach. Pomimo tego twój przyjaciel śmiało wchodzi do środka. Widzisz jego czerwoną pończę poruszającą się w rytm jego kroków. Idziesz za nim w głąb jaskini, czując, jak serce łomocze ci w piersi. Grzmiący ryk rozbrzmiewa wokół ciebie. Czujesz, jak ogarnia się przerażenie i niepewnym krokiem ruszasz do wyjścia, w stronę światła i ucieczki. Zauważasz błysk stali i pod kolanem czujesz nagłe uderzenie potwornego bólu. Krzyczysz, potykasz się i upadasz. Twoje myśli kotłują się chaotycznie, przytłumione bólem. Ale przez chwilę wyraźnie widzisz, jak twój przyjaciel spogląda na ciebie, stojąc u wejścia jaskini. W ręku trzymasz sztylet, skrwawiony szkarłatem zbliżonym do koloru opończy. Nagle widzisz przed sobą ogromny, ciemny kształt. Potem nie czujesz już bólu. Wizja przemija i odepchnięty przez urażoną duszę powracasz do swojego ciała. Zwłoki leżą u twoich stóp, a widmo nadal unosi się w pobliżu. W fali energii pomiędzy wami wyczuwasz pytanie, zagubienie i gniew. No, więc teraz znacie prawdziwą wersję historii chyba z Parfela, czy jakoś, nie z Parfela, tego tutaj, który tu był, no i tego gościa. Spotkałem twojego przyjaciela po drodze. Duch emanuje nagłym uderzeniem gniewu. Wściekłość i rozpacz wydają się promieniować z lśniącej postaci. Odnajdę go i dopilnuję, by odpowiedział za swoją zbrodnię. Przez chwilę duch wydaje się płonąć jaśniej, a twój umysł wypełnia się po czym gorzkiego triumfu. Duch wydaje się niknąć w swoim zadowoleniu. Staje się coraz mniej wyraźny, aż w końcu stoisz w jaskini samotnie. Dobra, nie ma ducha. A okazja do ograbienia trupka jest, czy nie? A, niestety nie. A szkoda. Nie będę ukrywał, liczyłem na to, że będę mógł sobie przeszukać trupka, wziąć jego skarby czy coś i cieszyć się tym wszystkim. Ale cóż, najwidoczniej nie będzie mi to dane. Dobra. Teraz jeszcze może zanim gdzieś pójdziemy porządniej dalej, to przydałoby się zobaczyć zakładkę tworzenia. Czy mogę zatworzyć już jakąś tam ciekawszą rzecz? Oczywiście mówię o miksturach głównie. Miksturach ryżych stóp. Nie. Magicznego sobowtóra. Nie. Żelazna skóra. Nie. Widać, że mam już trochę przygotowanych składników, ale... No niestety nie mam tego, co akurat mi jest potrzebne. Jeśli kogoś zastanawia, co... No. Po pierwsze, mikstury lustrzanego obrazu. Po drugie, mikstury mocy. To są rzeczy, które na pewno będę chciał tworzyć. No i przy okazji jeszcze z tych słabszych. Na co przychodzą docelność. Wiem, że wydaje mi się może nieciekawe, czy... 10 sekund, więc nieszczególnie warte, ale... Powiem wam szczerze. W moim... doświadczeniu z tą grą... Wiem... Jak bardzo ta mikstura, nawet 10-sekundowa, może być cenna. I najważniejsze, no ona nie jest taka, że tak jest ileś na odpoczynek, tylko wiecie, klejecie ile chcecie, gdybyście tylko mieli mikstury albo składniki na ugotowanie. Więc rzućcie na taką postać, która ma, nie wiem, jakiś bardzo ważny atak wykonać, czy rzucić jakiś czar, który może przesądzić o losach bitwy. I ta 15 może właśnie odmienić losy wszystkiego. Ale dobra, póki co, nie ma co się tym przejmować, załatwiliśmy co trzeba było. I teraz w sumie na pewno musimy powrócić do karczmy, ale czy coś jeszcze mam takiego istotnego? Nie sądzę. W takim też wypadku warto byłoby się może udać dalej, przy okazji zbierając jakieś pojedyncze misje związane z właśnie tą osadą, w której teraz się znajdujemy. Ale no, zanim misję czy cokolwiek to mówię, wracamy do gospody. Odbieramy swoją nagrodę za znalezienie kucharza i może coś jeszcze. Dobra. No to jesteśmy. Cześć, Paska. Witam w... Karczmarka podnosi wzrok. O, to wy! Ten Flit powiedział nam, co dla niego uczyniliście. Cóż za ulga, że wrócił. Nie wiem, jak wam dziękować. Zwrócona dolina?
umiarkowany wzrost reputacji. Jesteście gościem specjalnym, ze zniżką na napitki i izby. Ten Fleet powiedział, że przygotowuje wam coś dobrego. Wrócił już do pracy w kuchni. Kobieta wybucha śpiechem. Czym mogę służyć? Dobra. Zobaczmy, co ma na sprzedaż. Na pewno znajdziecie dla siebie coś odpowiedniego. Mam najlepszego kucharza w Jeleniobożu. No, trochę ekspu i... No, nareszcie są porządniejsze rzeczy właśnie. I teraz co tu mamy? Mały mikstro wytrzymałości regeneracji. Nie. Zboże, ser, nie. Placyk, to było wytrzymałość 10, zręczność plus 2. Nie, no 6 bez przesady. Za dwa placki takie jednak wezmę. Tu jest kondycja, to nie za bardzo. Moc percepcja przez 150 sekund. Taki wezmę może z 1. A risotto, kondycja, percepcja. Nie. Na końcu percepcja 1, kondycja 2. O, dziękuję na obecny moment. Dobra. I co my możemy ci dać w zamian? Proponuję trochę sztyletów. Pieniędzy mogą się jeszcze przydać. Sztylety natomiast... No powiem tyle, że nie będą szczególnie dużo warte. Czy przydatne. To jest taka ostatnia rzecz na dwa. Powiedzmy, że taka tarczka. I trzy monety na naszą korzyść. Dobra. Dzięki. Przynajmniej udało się to załatwić. A teraz co tu mamy? Pełno opojów, wieśniaków, jakieś tam inne postacie, które same w sobie nie są szczególnie niczym istotnym. Jedno co mogę powiedzieć tutaj, te, które mają właśnie jakieś nazwy, co często właśnie można zrobić sięgnij ku duszy i to jest jakaś tam historia. Najczęściej one powstawały za sprawą ludzi, którzy wsparli grę jeszcze z czasów Kickstartera, czyli dosyć dawno. Jednak ja tych opisów nie będę czytał. To co dużo mówić, w moim odczuciu po prostu one są nieszczególnie przydatne ani ciekawe. Póki co właśnie zbierzmy parę rzeczy, które są legalne i teraz tak mamy jak... A mechanika 1. Niestety 3 wytrychy. Nie będę tego otwierał. Powiem wam szczerze, nic cennego na tyle tam nie ma, żeby marnować tyle wytrychów. A niedługo tak czy jak zdobędziemy postać, która prawdopodobnie będzie mogła łatwo to wszystko otwierać. Dobra, czarny ogar. Ogar wpatruje się w zasłonięte okno, przechylając głowę, jakby oczekując jakiegoś konkretnego dźwięku. Kiedy się zbliżasz, podnosi łeb. Lekko marda ogonem i wydaje z ciebie cichy schowyt. Pogłaszcz psa. Pies serdecznie uderza ogonem o deski podłogi. Ogólnie mówiąc, tutaj jest zwierzaczek, taki piesek. Jeśli się pogada jakiś tam odpowiedni dialog, można go ze sobą wziąć, ale... No ja mam moją kosmiczną świnkę. Zwaną Kosmo chyba? Chociaż nie wiem, czy tutaj to było wytłumaczone, czy tutaj to było powiedziane, czy dopiero w drugiej części. Wiem tylko, że jak kiedyś z kimś gadam, to tą świnkę nazwał właśnie Kosmo i tyle. Bo tak akurat to mam potwierdzone info, że w drugiej części też występuje. Wielki, miniaturowy, kosmiczny prosiaczek. Tak mi zastanawia, czy to nie jest nawiązanie do tego, do pewnego chomika z pewnej innej gry podobnego typu. Ale no. Nie jestem pewien, więc nie będę może niczego określał jako pewnik czy coś. I dobra. Tu mamy jakąś chałupę, jeśli się nie mylę. Chyba jest to... Dobrze, tak. Właśnie tutaj chciałem trafić. Aufra. Kolejna osoba. Tak, lejenio. Jelenioborska kobieta stoi przed palniskiem, cicho nuci sobie, a może swojemu nienarodzonemu dziecku. Wyraźnie widać, że jest w zaawansowanej ciąży. Odwraca lekko głowę, kiedy wchodzisz do pomieszczenia. Hail, traveler. No nareszcie, już myślałam. Daj z siebie pełen strachu okrzyk, kiedy odwraca się i cię zauważa. O, przepraszam, spodziewałam się kogoś innego, uśmiecha się niepewnie. Czy mogę w czymś pomóc? Właśnie przybyłem z Łucyny Doliny. Chcę poznać tutejszych mieszkańców. Przybyłeś z karawaną? Patrzę na ciebie z nadzieją. Może przypadkiem jesteś przewodnikiem Odemą? Zgadza się. Niestety... Pozostali podróżni zginęli. Aufra zakrywała usta dłonią, patrząc na ciebie z przerażeniem. Przez kilka chwil nie jest w stanie nic powiedzieć, a jedynie wydaje z siebie bezgłośne, zduszone sapanie. W jej oczach pojawiają się łzy. Wiedziałam. Pisałem jej, że to niebezpieczny szlak.
Kalisza zawsze była pewna, że sobie poradzi ze wszystkimi zagrożeniami. A Ufra pociąga nosem. Och, moja biedna siostrzyczka. Wybacz, nieznajomy, po prostu nie mogę uwierzyć, że już jej nie ma. Gdybym jej nie wezwała, gdybym do niej nie napisała, może wciąż by żyła. Jej twarz wykrzywia się w grymasie, a po jej policzku spływa pojedyncza łza. Kalisza wspominała, że możesz potrzebować pomocy. Może ja mogę ci jej udzielić. Aura patrzy na ciebie z pewną dozą zaskoczenia, a następnie wyciera nos w rękach. To miło z twojej strony, ale nie wiem, czy mogę ci tym obarczać. To nie mała przysługa. Martwię się o swoje dziecko i o dziedzictwo. Napisałam Kaliszy, ile mogłam, ale wiem tylko tyle, że od dłuższego czasu wszystkie dzieci urodzone w Złoconej Dolinie są bezduszne. Puste. Podobny los spotkał wiele innych matek. Lord Redrick wszystkie je wypędził, mówiąc, że to oznaka niezadowolenia bogów. Bez mojego, nie wiem jak to przeczytać, ale Hathora niech będzie. Nie wiem jak dam sobie radę, jeśli im nie wygnają. Ja mam nadzieję, że Kalisza zdała mi pomóc. Powiadałem, że ta stara akuszerka, Raga, potrafi zapobiec narodzinom próżno zrodzonego dziecka. Ale 2 sezony temu przeprowadziła się na południe. Do Busoli Anusloga, niech będzie oczywiście, bo nie wiem jak to przeczytać. To dla mnie zbyt daleka podróż, w tym stanie nie podołam. Teraz po śmierci Kaliszy nie mam już nikogo. Po jej policzkach spływają kolejne łzy. Proszę, czy możesz mi pomóc? Jeśli kiedykolwiek trafię w tamte strony, będę o tobie pamiętać. Ja... Aufra potakuje, chociaż najeżednie. O nic więcej nie proszę. Dziękuję. Niepewnie nabiera powietrza. Przepraszam, po prostu potrzebuję chwili. Odwraca się i skrywa twarz w dłoniach. Dobrze. Więc mamy kolejne zadanie. Oczywiście, jak można się spodziewać, wcześniej czy później tam pójdziemy. A nawet znęcuje to dosyć wcześnie. Ale no. Nie chcę grać takiego gościa, co jest taki milutki dla wszystkich, wiecie, tylko ciągle. Tak, pomogę, już się tym zajmuję, więc po prostu powiedziałem, że jak będę, to wtedy pamiętam i załatwię. Oczywiście zrobię to dosyć szybko. Oczywiście tak, jak na razie mogę szczerze stwierdzić, że moja postać jest dosyć taka miła i towarzyska. No dobra, kolejna chata. O. A, to tutaj. No więc jesteśmy w miejscu, do którego mieliśmy się udać, jeśli chodzi o zadanie związane, wiecie, z tym duchem. No, więc mam tutaj kobietę o imieniu Ingrued. Nie wiem, jak to przeczytać prawidłowo. No i naszego starego znajomego z pierwszego... No, pierwszej podróży przez las. Ta para wydaje się być bardzo zajęta rozmową. Jednocześnie próbuje związać 2 przepełnione tobołki. Właśnie mają się ścisnąć, kiedy kobieta cię zauważa i przerywa, a jej uśmiech nieco blednie. Możemy w czymś pomóc? Spogląda na towarzysza, marszcząc brwi ze zdziwieniem. Znasz tego mężczyznę, Nonton? Nonton odkasuje. Tak, chyba spotkaliśmy się w leśnym jarze. Ja ostrzegałem go przed niedźwiedziem. Przechyla głowę. Cieszę się, że udało ci się przeżyć. Czy mogę ci w czymś jeszcze pomóc? Humory wam dopisują, chociaż dopiero co straciliście przyjaciela. To bardzo niemiła uwaga. Pokuję mojego męża na swój sposób. Żałuję tylko, że nie mogłam go przekonać do opuszczenia Złotnej Doliny, zanim do tego doszło. Cieszę się, że opuszczam tę potworną dziurę. I tyle. Straciłam tu większą część życia, a teraz także męża. Perspektywa przeprowadzki bardzo mnie raduje. Wiem, co się stało w jaskini, Nonton. Krew odpływa z twarzy Nontona. Ja nie wiem, o czym mówisz. Powiedziałam ci prawdę. Oskarżasz go o coś? Ingoet spogląda na Nontona, dotykając jego ramienia. Jeśli chodzi o ten wypadek, oboje pakujemy Perlego. Ale zabiło go dzikie zwierzę. Nonton nieznacznie kręci głową i widzisz, jak drżą mu dłonie. Dlaczego w ogóle sugerujesz coś takiego? Dlaczego to zrobiłeś? Przecież był twoim przyjacielem. Nonton waha się, a po chwili pochmurnieje. Moim przyjacielem był dość okrutny wobec przyjaciół. Nie znałeś go. Gdybyś go znał, nie broniłbyś go. Ręką sięga ku rękojeści broni.
Nonton, zaczekaj. Ingrowet podnosi dłoń. Nie wiem, co widziałeś w tej jaskini, ale wyciągasz niewłaściwe wnioski. Perli, mój mąż, był taką samą bestią jak ten niedźwiedź. Kiedy po raz pierwszy padłem ofiarą jego gniewu, próbowałem od niego odejść, ale nie pozwolił mi. Odwraca wzrok z obolałym wyrazem twarzy. A Nonton, on... Kiedy się poznaliśmy, wiedziałam, że z kimś wyjątkowym, poczciwym. Komu na mnie zależało. Proszę cię, chcemy stąd po prostu odejść. Zacząć życie na... gdzieś indziej. Mamy... spoglądam na tobą, klecząc obok. Mam trochę oszczędności, możemy ci je odstąpić, jeśli pozwolisz nam odejść. Aha. Powiem tutaj szczerze, mam dosyć ciekawą opcję. Bo z jednej strony... chciałem sobie dosyć sporą... jakby to powiedzieć, może nie tyle co... właśnie nie opcję, co właśnie... dylemat spory. Z jednej strony... mógłbym po prostu zrobić coś na zasadzie, nie, zabiłeś człowieka, motywy są nieistotne, zgłaszę to sędziemu. Ale no... jako, że nie gram jakimś tam paladynem, czy kimś takim, kto szczególnie musi przestrzegać tego wszystkiego, co? Prędzej bym powiedział... normalnie, życzliwie, żeby zachowali pieniądze, zaczęli dzięki temu nowe życie, no bo rozumiem po części sytuację, która tam się wydarzyła. I znowu wychodzę z takiego dobrego, który tylko wszędzie chodzi i roznosi szczęście, no ale cóż. Szczerze nie wiem, co wybrać. A dobra, niech będzie jeszcze ta czwórka. Ingroet mruga z zaskoczeniem. Wobec tego dziękujemy, doprawdy. Ja cieszę się, że nas rozumiesz. Ale proszę, weź chociaż to. Mam nadzieję, że przyniesie ci szczęście. Spogląda na Nontona z uśmiechem. Przed nami długa droga. Złocona dolina. Umiarkowany wzrost reputacji. Życzę ci powodzenia, nieznajomy. Nie zapomnimy ci tego. No. W ten sposób w sumie dostaliśmy... właśnie teraz... jak to się nazywa? No, dosyć fajne rzeczy, więc... no, a póki co jeszcze, jak pamiętam, to te placki dla Edera. To mam pierwsze odbicia, plus 5 do odbicia po prostu, czyli pancerza. Chyba nie ma co mówić, odbicie to jest ta podstawowa. Tak, dostaję to Eder. Chyba 62, ale nie będę ukrywał, to nie jest wcale jakoś dużo. I tak czy jak by dostawał sporo obrażeń. Zresztą widać, że ona wszystkie broń poza wolą dosyć dobra. Porównanie do naszych. Chociaż no nie ukrywam. Ja mam tak lepsze niż... no, jak to się nazywa? No niż ten, ale... tylko... mam plus 4 do hartu. A, on też ma plus 4, mam tylko sam moc, teraz dopiero zauważyłem. A, okej. Okay. No, więc on ma trochę mniej refleksu, on trochę więcej... za trochę więcej woli. No, moja postać jest moim zdaniem tak czy jak dobrze przygotowana. I cóż. Teraz jeszcze... a. Możesz zmienić klasę postaci od pierwszego poziomu, co? Dowolnie karczmy. Bo już co tam... bardzo było bardzo dziwne, powiem szczerze. Tego co pamiętam, można rejestrować postać, ale... nie sądziłem, że klasę można zmieniać. Aż wezmę i to wszystko chyba sprawdzę. Ale zanim to, co właśnie... pogadamy jeszcze tutaj z jednym gościem. Może zrobimy jakieś zakupy, może nie. I potem wszystkim tylko pójdę zrekrutować następnego towarzysza i będziemy niestety kończyć, bo jednak... nie chciałbym, żeby odcinek znowu trwał 40 parę minut. Na moim obecnym internecie, który nie wiem czemu stał się drewnem, to będzie się wrzucało około 3 godzin, tak czy siak. Ale dobra. Tym razem rozmawiamy z... Tuatntu. Którym jest Aumawaninem. Imponująco zbudowany Aumawanin góry nad ladą. Jego skóra ma ciemno-niebieski odcień głębokiego oceanu, a na jego masywnych ramionach piętrzą się muskuły. Ma małe uszy i kanciastą szczękę, a jego twarz przyozdabia rozmazana sadza i czarne tatuaże. Uśmiecha się do ciebie, kiedy podchodzisz. Witaj, jesteś pierwszą nową osobą, którą widzimy od dłuższego czasu. Czym mogę służyć? To twoja kuźnia? Zgadza się. Prowadzę ją niemal od 20 lat. Wiele rzeczy zdarzyło się przez te lata, dobrych i złych. Tuantu zerka na stojącego postrzegającego strażnika. Ale kuźnia Czarny Młot nadal stoi. Co tutaj masz? Obawiam się, że przebywasz w dziwnych czasach. Nie mogę zaoferować
tak wiele jak kiedyś. Ale nadal mam porządną broń i pancerze. Wszystko wykute w naszej kuźni. Dobra, najpierw pokaż, co tu masz. Oczywiście. Lepszych towarów nigdzie nie znajdziesz. Okej, no więc jak na razie widać, nie mają niczego szczególnego poza paroma unikalnymi rzeczami. Pierwszy to jest wyznaczony półklecz. Niby malutka tarczka, a powiem wam szczerze, super. Bardzo mocna. Tylko, że z małą właśnie wadą. Wyłącznie dla paladyn. Gdybym grał paladynem, kupiłbym ją, po prostu było super. Niestety nim nie gram, więc aż tak bardzo mi się do niej nie śpieszy. No i parę tych innych ciekawych unikatów, ale jak widzicie, strasznie drogie. W kwestii pancerza póki co nic sensownego, no może poza lepszymi pancerzami, czy tam w sumie, nie wiem, czy można to nazwać lepszymi, co raczej cięższymi i bardziej dostosowanymi do grania roli obrońcy, ale nadal nic. Z tych wszystkich, to jest chyba jedna rzecz, która tak w moim odczuciu jest naprawdę przydatna. Zastąpienia, no ale ponownie strasznie drogie. Rzeźbiony róg z brązu, strasznie drogie. Ale powiem szczerze, to jest rzecz, którą będę musiał kupić. Bo jak widać, efekt, przywołanie, animat. Powiem szczerze, właśnie takie rzeczy jak to są kwintesencją grania na wyższych poziomach trudności. Gdzie sama w sobie drużyna może sobie dobrze radzić, ale nie musi. I właśnie wtedy, mając takie rzeźbione rogi czy inne rzeczy, można wzywać sobie wsparcie. Które nie lada... Po prostu jest już się plączę. Po prostu mocno ułatwia rozgrywkę, przez to, że drużyna może odsapnąć po prostu po tych wszystkich bitwach i wrogowie się skupiają na czymś innym. A owszem, wiem, że nie jest to konieczne, bo druid może przywoływać sobie jakieś tam wsparcie. Pieśniarz też może w sumie, dzięki swoim możliwościom, ale jednak no bardziej to jest niezawodne, kiedy każdy może jakieś tam swoje przywołania mieć za pośrednictwem takich przedmiotów, niż wiecie. Liczyć na to, że akurat czarów druidowi zostanie, czy tam pieśniarz wystarczająco szybko zaśpiewa wszystko, żeby wezwać, co tam on ma do wezwania. No, pozostałe rzeczy to tutaj ma właśnie linę z kotwiczką i łom. I powiem szczerze, jak zazwyczaj takich rzeczy staram się nie brać, tak tym razem muszę. A najprościej w świecie, w tej grze, po prostu jest aż za dużo momentów, w których już się plączę. Za dużo momentów, w których jeśli takich rzeczy nie mam, to mogę przegapić jakąś okazję. Ale dobra. Teraz jeszcze pogadajmy o niedoborze materiałów. Nie mam materiałów. Od ponad tygodnia czekam na dostawę, a tu ani śladu. Muszę założyć, że zostali napadnięci przez zbójników. Droga na wschód, aż się od nich roi. A może moi robotnicy już sami uciekli z wozem, gdzieś wszystko sprzedali? To mam tu prycha. Chociaż pewnie by się nie ośmielili. Ma rację odnośnie rozbójników. Ciekawe czasy we wsiach. I ucieczka do miasta tworzy aż nazbyt wiele okazji dla osób pozbawionych skrupułów. To on tu drapie się po brodzie w zamyśleniu. Jeśli wybierasz się w tamtą stronę, to może rozejrzysz się za moim wozem? Albo przynajmniej za moimi materiałami. Domyślam się, że jechali przez Czarne Błonia. To jedyna dogodna droga. W tej chwili większość naszej broni wysyłamy jego lordowskiej mości, Redrickowi. To on tu spogląda następcego w pobliżu strażnika. I tak być powinno. Dla przyjezdnych niewiele pozostaje. Za mało mam żelaza. Aha. Skąd jechał ten wóz? Wysłaliśmy do nowego Heomar wóz z bronią. W drodze powrotnej mieliśmy zahaczyć o Kłodowo, by zakupić materiały. Najszybsza trasa wjedzie przez Czarne Błonie, a potem na północ przez Głuszą. Tuantu kręci głową. Przyjezdny kupiec przekazał mi, że dotarli do Kłodowa. Ale od tamtego czasu słuch po nich zaginął. Dobra, znajdę twoje materiały. Wobec tego zyskasz moją wdzięczność. Jeśli mi je dostarczysz, będę w stanie zaoferować ci więcej, poczynając od robotu. O, a jeśli znajdziesz moich pracowników, przekaż im, żeby się pośpieszyli, bo inaczej mogą zacząć uczyć się rolnictwa. No, dobra. Mamy kolejne zadanie. I tak powiem szczerze, na tym kończy się nasz epizod w tej wiosce. W głównej mierze. Bo owszem, można tu jeszcze coś tam pogadać, czy coś, ale w większości przypadków nie ma to teraz sensu. Lepiej po prostu dać się do widłów Magrany i w parę innych miejsc, zdobyć więcej towarzyszy do drużyny. Owszem, to jeszcze nie będzie kompletna drużyna, a po prostu więcej towarzyszy. I po tym wszystkim oczywiście wyruszyć już na zadania porządniej. Dobra, mamy wilka, ale nie przejmujmy się tym. Nie powinien nas zaatakować jeszcze, więc no. Natomiast lada moment właśnie spotkamy
towarzysza, który jest, no, mówiąc szczerze, dosyć barwną postacią, a jednocześnie cennym nabytkiem dla nas. No, ujrzałem cię w płomieniach. U podstawy posągu przykucnął niezwykle brzydki mężczyzna. Jego pyzaste policzki, a pyzate, nie przepyzaste, poznaczone są bliznami po ospie i postrzępionym zarostem. Jest spocony, jak miał gorączkę, ale oddech ma miarowy i spokojny, przypominający trochę kowalski miech. Chociaż to porównanie wydaje się nie na miejscu. Do głowy przychodzi jednak kolejne, zapewne przywołanie jego uśmiechem, podczas gna niedźwiedzie. Nacka wyczuwasz woń alchemicznego ognia, która znika zaraz po tym, jak rozpoznajesz zapach. Przybywasz pomodlić się przy posągu? Brzmi to bardziej jak stwierdzenie niż pytanie. W tej samej chwili posąg rozjaśnia czerwona poświata, jak od pochodni, a potem zwolna obejmują ją płomienie. Dobrego płomienia. Mężczyzna nie zwraca się, kiedy posąg staje w ognie. But it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway. No to akurat jest długi dialog, mówiony w sumie. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... Jego ręku zauważasz kostkę. Przez chwilę go tam nie było. No to akurat jest kłamstwo, był ciągle. I pozwólcie, że pominę zbędne dialogi, które i tak nic nie wprowadzają. Jedne co, to skup się na kościół, że oczywiście zrobię. Bo kostur sam w sobie jest naprawdę ciekawym aspektem. Po czym właśnie już będziemy rozmawiać. Skup się na kosturze. Kostur jest gruby i solidny, zrobiony z jesionu, spalonego potwornym ogniem. Linie w drewnie układają się we wzory i kształty. Nie ma wątpliwości, że kostur ten był kiedyś czym dużo groźniejszym. Kiedyś. Kiedy przeglądasz się uważniej, kostur migocze lekko jak powierzchnia wody, odbijająca blask płomieni ognistego posągu. A ogarniający, ja nie jestem naprawdę dzisiaj rozkażony. Jeśli nawet broń straciła swoją niegdysiejszą moc, wciąż jest bardzo groźna. I właściciel również. Podnosisz wzrok i zauważasz, że twoje zainteresowanie kosturem nie usłyszał uwadze mężczyzny, który kiwa do ciebie głową, uśmiechając się ponuro. Nie słyszałem twojego imienia, ten powód, dla którego chcesz ze mną porozmawiać. It's what's beneath the skin and the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from. Or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. If you need a title to hang on me to match your own watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. To masz na myśli. Niezłomny kręci głową i mocno zaciska dłoń na kosturze. Widzę, jak kotują się w tobie pytania. Rozprawimy się z nimi, jedno po drugim. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen. Its people so careless with the spirits of others and their own. Watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. Ja weźmy duszę w płomieniach? There's things we can teach each other. If you're in need of answers to your mantle of questions. Nie narzucam mych słów nikomu poza tobą. Nie interesuje mnie, kto podróżuje z tobą, ich problemy i ich polityka. Na świecie jest dość zgiełku. Nie muszę dodatkowo podsycać ognia. Nie będę korzystał z twoich zapasów. Niewiele mi potrzeba na szlaku. Mogę iść o własnych siłach. Nie trzeba mnie nieść. Nabiera powietrza, budząc skojarzenia z kowalskim miechem, po czym uśmiecha się, niemal z dumą. A waży całkiem sporo. Wielu powstań przeciwko tobie. Przyglądać się przez chwilę.
Zapewnie już tak się stało, z tego co widzę. Odcisnęli na tobie swoje piętno, które podąża za tobą. Przyda mi się towarzystwo w podróży. Then let us walk together, Watcher. No. I to tyle. W ten oto sposób właśnie pozyskaliśmy nowego towarzysza. Niezłomnego, który jest kapłanem Magrany, jeśli nie mylę. To prawda, dla niego to nie znaczy zbyt dużo. Jednak gdyby był to... Gdyby on po prostu był postacią gracza, oznaczałoby to mniej więcej tyle, że musi przestrzegać zachowania bodajże agresji jeszcze jakiegoś, ale nie jestem pewien. Tak czy jak fajna postać. Dosyć interesująco rozmieszczone statystyki. Dam mu na razie atletykę, ile się da. I tak, oczywiście korzyst. Postacią, którą trzeba rozdysponować. No, kiedy trzeba po prostu wszystko zdysponować, to ponownie trzeba mu dawać teraz różne umiejętności. Na pewno przyda się zakaz. Jak widzicie, skazuje nieprzyjaciół w obszarze działania na potępienie, oszałamiając ich. Bardzo fajna zdolność, mogąca niejednokrotnie przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. No i to tyle. Teraz kolejny poziom. Tym razem chciałbym podinwestować trochę w przetrwanie. Może nie aż tyle. I skradanie, bo jednak wcześniej czy później każdy będzie musiał mieć chociaż podstawy skradania. No i oczywiście nowe moce kapłańskie. Bardzo fajne, chociaż głównie skupione na wzmacnianiu drużyny. I cóż. Chciałbym pokazać więcej, ale niestety ze względu na to, że czas mnie nagli i tak mam 40 minut, zakończymy na obszarze tych oto pięknych statystyk naszego towarzysza. Jak widzicie, bardzo dobra stanowczość, co mimo tego, że jest kapłanem, jeśli dobrze go wyposażyć, pozwala mu trochę stać na linii frontu. Przydatna i bardzo solidna inteligencja, nawet przyzwoita moc, bardzo dobra kondycja. Zręczność i percepcja już niestety niekoniecznie. Tym samym, mówiąc najprościej, jest postacią bardzo interesującą, która może pełnić rolę zarówno dodatkowego obrońcy, powiedzmy, bo na głównej linii frontu się raczej nie nada, jak i też porządnego wsparcia. Ale jak się sprawdzi już bezpośrednio w bitwach i co czeka nas w przyszłości, zobaczymy już w kolejnych odcinkach. A na obecny moment to już tyle, jak już wspominałem. No i dziękuję bardzo, trzymajcie się. Hej, hej.